Tak, czas leci, stary. Jest Robert? Nie mówiłem, że dojdzie. No stary, na te znaki, stary, bo nie wiadomo, gdzie jechać, widać. Stary, jesteśmy między Mieczkowem a Psiochowicami. Pichorowice! Jest to trasa wybrana przez Marcina Żaka, który postanowił nam skrócić trochę drogę, gdyż krócej, bo wiadomo, wtedy taniej. Jedziemy drogami trzeciej kategorii, nie wiemy, gdzie jesteśmy. A tam właśnie w tym oto Golfie GTI przed nami jest Marcin Żak, tak zwany pilot wycieczki, wicekierownik, bo ja jestem kierownikiem, a Żak jest wicekierownikiem, ale chyba zostanie zdymisjonowany po tym numerze. No. Rzut na opuszczone chałupy po niemieckie. Tomek za kierownicą, proszę bardzo, skupienie. No i oczywiście tutaj, prawda, ojciec Przemek. Jedziemy na kościół, zmiana planu, nie jedziemy na niebo. Błogosławiona, kolejny skręt. W tą stronę. Aha, i proszę posłuchać, jakie radio leci, prawda, w tle. Teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Proszę Państwa, właśnie oto przed nami Robert Ciastek w trakcie brawurowej jazdy po zaśnieżonych górskich drogach. Wyprzeda, jest niesamowity. No. Tomek. Jak to się mówi, od poprzedniego filmu niewiele się zmieniło. Pozdrowienie z Korei Północnej. I teraz będę ja. Przemku, proszę wziąć kamerę w rękę. Stary, nagrać również mnie. Pozdrawiam wszystkich. To ja kierownik wycieczki. Wszystko na razie w normie. Prowadzi Marcin Żak jako wicekierownik, gdyż ja w tej chwili odpoczywam. Jedziemy dobrze, aczkolwiek mogłoby być lepiej. Nie no, wjebał nas na jakieś tam stare straszne trasy. Straszne trasy, tak, jesteśmy po prostu uziemieni. Wojtku, no co jeszcze powiesz? Jakie plany uniwersyteckie na wyjazd? No stary, plany są takie, że właśnie stary skończył się browar. Mam problem. I chce nam się lać jeszcze. I chce nam się lać, kurwa, nie ma się zatrzymać za bardzo. To jest problem taki podstawowy. Poza tym trzeba wydać 50 groszy na SMS do ciacha, żeby się zatrzymał i nie ma chętnych. No. Jak to się mówi, każdy jedzie na kosztach, więc nikt nie jedzie na kosztach. Prawdopodobnie oddamy mocz do pojemników znajdujących się w samochodzie. Nie, gruby, bez przesady. W trakcie jazdy zresztą. Bez przesady. No.